Ty znasz w ogóle tego Konrada? Nie wiem. Znaczy nie znam, co ty. No przyjdzie i znowu te same pytania będzie. Właśnie te same pytania, nie? Ja się tego najbardziej boję. A jak ty trafiłeś do serialu na przykład, albo coś, wiesz? Albo ja najbardziej lubię te pytania o innych. Właśnie o... A jak się pracowało z Darią? Dobra, nie wiem. Ty, wiesz co? Najwyżej widzimy. Jeszcze go nie ma. Spadamy. Gdzie my jesteśmy? Gabinet dentystyczny. Zaraz przyjdzie pani dentystka i powie, ty jesteś następna. O, Dario. Ty, Dario. Bez kitu Dario dzwoni! No co ty gadasz? Ty, nie. Albo nie odbieraj. Ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle? Halo. Nie odbieraj. Nie odbieraj. Ciebie nie ma, ty nie istniejesz. Dzisiaj ze mną od twórcy głównych ról w serialu Ślepnąc od świateł, produkcji HBO, Marta Malikowska i Kamil Nożyński. Cześć. Witam was serdecznie. Cześć. Uprzedzę cię, Marta, nie będzie standardowych pytań. Najpierw spytam, jak było w Argentynie? Pobawili się? No właśnie, nie byłam w Argentynie. No to jak ty uciekłaś z tego samolotu? Przecież było w serialu, że weszłaś do niego. Prawie. Pytasz o serial, ale tak? Ja myślałam, że pytasz naprawdę, czy byłam na zdjęciach. Nie byłam na zdjęciach. Kto to wie? Właśnie nie wiadomo. Nie wiadomo. Czy ja byłam, czy nie byłam. Sam musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ale Dario dzwonił do ciebie i potem się odzywał. Jak wróciłeś, czy w końcu poleciałeś, nie poleciałeś? To jest tajemnica. Nie mogę powiedzieć. Okej, okay, a będzie chociaż drugi sezon? Wiadomo coś na ten temat? My nic nie wiemy. Dokładnie, nic nie wiemy. Nic nie wiadomo. Mogę tylko przekazać to, co mówią Kuba i Krzysiek na wywiadach, że nie będzie. Że nie będzie. Według nich nie będzie. Mam nadzieję, może, że jednak to ale się kto wie, tak. Tego nie wie nikt. Ty jesteś wokalista, raper, grający, a ty jesteś aktorka, która ma zamiar niedługo śpiewać. Prawda to jest? No tak naprawdę to mi się łączy od studiów, po prostu sobie śpiewam. I często w spektaklach się śpiewa i ciągle śpiewam. I moim marzeniem było zawsze mieć zespół i coś tam próbowałam śpiewać. I się odważyłam na wysłanie takiego sygnału, komunikatu, że szukam kogoś, kobiety albo mężczyzny, producenta, z kim będę miała tą chemię albo tą energię do zrobienia czegoś muzycznego i poznałam kogoś takiego i mamy już 6 kawałków. No i właśnie, płyta elektropop, Elektropop, z tego co wiem. Malikowska i Brożek, płyta pod tytułem Nasza miłość. I kiedy mniej więcej możemy to zobaczyć na półkach? Myślę, że niedługo wypuścimy pierwszą piosenkę i zobaczymy, co się będzie działo. Mhm. No to trzymam kciuki i będę pierwszym kupującym. Powiedzcie mi, czy wy wiedzieliście w ogóle, w jakim hicie weźmiecie udział? Jak przeczytaliście scenariusz tak. I dostaliście propozycję, wiedzieliście, że to zrobi takie zamieszanie? Tak. Ślepnąc od świateł? Ja nie wiedziałem. Ja wiedziałam. Nie spodziewałeś się? Ja się nie wiedziałem, że to jest coś dużego i że to jest jakaś niestandardowa produkcja, bo aktorzy o tym mówili, że to zupełnie coś innego inaczej. Ja nie miałem doświadczenia, nie miałem porównania. Ludzie na planie już też mówili, że to jest zupełnie inna produkcja, w sensie czuć, że to jest coś większego, no to tyle wiedziałem. No ale przecież dla ciebie to było tak wielkie. Nie, to było już wielkie dla mnie. No to już na głębszą wodę się nie dało zostać rzucone. Ale dla mnie to było wtedy już wielkie, więc ja sobie nie wyobrażałem, że to może być jeszcze większe, w sensie narobić tyle szumu i tak dalej. Poza tym ty byłeś zajęty tą rolą, a my już mogliśmy sobie tak dokładnie produkcyjnie o tym pomyśleć trochę szerzej. Z tego względu dokładnie, że ja nie miałem doświadczenia, nie byłem w ogóle z tym obyty, więc ja byłem skupiony na roli, na graniu, a koledzy i koleżanki przede wszystkim już wiedzieli. Marta, no tak, Marta ja wiedziała, bo wiedziała, z czym to się je jak chyba. Czytałam książkę, to już wiedziałam, wow, co za powieść. Potem, że Krzysiek koniecznie będzie reżyserował, to wiedziałam, że wow. Potem, że HBO, jakby wiesz, wszystko po pierwszym czytaniu skrywało. Taka obsada, że to nie mogło się nie udać. Mhm. Ale czytałaś książkę jeszcze przed tym, jak ci zaproponowano rolę? Nie. Dopiero jak ci zaproponowano rolę? Dopiero jak mi zaproponowano. A nie bałaś się tego, że twoim partnerem głównym do roli będzie Naturszczyk?
Przepraszam, że tak mówię, no ale... Ale to naturszczyk to jest szlachetne słowo. To jest jak najbardziej tak. w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja się czuję naturszczykiem cały czas, mimo że ukończyłam szkołę. To w Krakowie. Tak, ale to w ogóle... To w ogóle się tego nie bałam, co ty. Nawiązując, czy Marta się bała? Aha. Nie, Marta mnie wręcz mi bardzo dużo pomagała, wiesz. Oprócz tego, że my się musieliśmy zakumplować, żeby ta relacja była jakby przeniesiona na ekran, żeby to było, wiesz, żeby to było naturalne. No, no. A jak? Dawaj ziomie. Tak, i co? I Marta mi bardzo dużo tłumaczyła, wiesz. Nie zdradzała mi pewnych rzeczy, teraz już to wiem, żebym po prostu pewnych rzeczy nie był świadomy, bo nie było to potrzebne, nie? Właśnie a propos, nie wiem, może skali produkcji i tak dalej. Ale miałem bardzo dużo wsparcia, przede wszystkim od Marty, bo z Martą żeśmy pracowali właśnie nad tym, jak ta relacja między Kubą i Paziną ma wyglądać. Najbardziej też psychologiczna i emocjonalna. Tak. Rzeczywiście przyjaźń, bo z innymi on nie wchodził w relacje głębsze, oprócz... No właśnie tak się tak, z innymi, innymi aktorami miałem tyle, że miałem próby aktorskie, więc... A z Martą oprócz prób aktorskich jeszcze jakby spędzaliśmy czas prywatnie po to właśnie, żeby zbudować relację koleżeńską. A mnie właśnie zastanawiało, czy ty jesteś w życiu też taki oschły, oziębły, jak w serialu? Taki nie, jesteś? Nie? Nie utożsamia się. Każdy się zastanawia, bo każdy słysząc to, że ja jestem naturszczykiem i patrząc na ekranie, to myślą, że to jest ten typ. Ja myślałem, że jeden do jednego kalka. Że to jest, nie. Ja dałem jakieś tam podstawy, fundament, które zostały nadbudowane postacią przez reżysera Krzyśka Skoniecznego, ponieważ ta postać to była jego wizja i on mnie prowadził po kolei, jak to ma być, jak to ma by wyglądać, jak Kubuś ma wyglądać, jak ma się zachowywać. To, że Kubuś jest taki bardzo powściągliwy, nie wykazuje emocji. Poker albo face non-stop. Poker face to taki on ma być. To nie jest to, że mi brakowało jakby jakiegoś zasobu emocji, tylko w pewnych momentach, nawet jak były jakieś takie sceny, gdzie ja chciałem się wyrwać coś więcej, to Krzysiek mówił jeszcze nie teraz. Ktoś mi ostatnio mówił, że właśnie tam już pod koniec tych odcinków, jak już tam już naprawdę nie panujesz nad sobą, że ktoś mi tam powiedział, że dla niego nawet już było za bardzo, że już za bardzo chciałeś grać, że jakbyś został do końca takim właśnie. Że to by było jeszcze lepsze, nie? Ale z kolei przecież pod koniec zaczęła się sytuacja wymykać spod kontroli. Ale każdy ma swój więc... Ja tylko tak opowiadam, jako słyszane na mieście, bo tyle rzeczy się gada o tym serialu. Tak, bo każdy ma swoją wizję i nagle się okazuje tak, nagle się okazuje, że mamy 40 milionów ekspertów od filmoznawstwa. I to jest super. I widzisz, to jest chyba sztuka zrobić taki serial, prawda? Żeby był taki odbiór różny. Tak. No ale kurczę, wiadomo było, że taki temat. W mieście Warszawie, o Warszawie, że nie było takiego serialu, sama opowieść i mało jest tych seriali w Polsce, dopiero zaczynamy i raczkujemy, więc jak się robiło opowieść, gdzie jeszcze ludzie sobie właśnie znajdowali odnośniki w postaciach prawdziwych, no to wiadomo było, że to będą wszyscy tym żyć. No tak. Dealerka, kokaina, no pokazanie świata. Tego brudnego, tego syfskiego, no wszystkich to kręci. No i to nawiązanie, Jerozolima, tak? No tak. Cezary Pazura, rola prawie że wojewódzki. Wiesz co, ale to też jest trochę uniwersalne, bo ja myślę, że gdybyś gdzieś przeniósł do innego do kraju, innego kraju tak. europejskiego, to każdy znalazłby jakieś też swoje... Nie, swoje odpowiedniki, jakiś, wiesz, klub, ćpalnie, jakiegoś właśnie... prezentera, czy jakiegoś kogoś innego kojarzonego z telewizji, który ostro leci, jakiegoś polityka i tak dalej. U nas, wiesz, też było dużo porównań do raperów, dużo porównań do polityków. Tutaj właśnie do prezentera, że Mariusz Fajkowski do Kuby. Kuby. Ale to jest, myślę, że to też trochę uniwersalne. A jeszcze wracając do tego, że jest taki różny odbiór, no to chyba duży sukces tego serialu, nie? Bo ludzie o tym rozmawiają. Jest tak, że jednemu się podoba to drugiemu się to nie podoba i o tym rozmawiają. Jest dyskusja, prawda? Tak. Jak serial wyszedł, zadzwonił do mnie znajomy i mówi, ty, stoję na przystanku tramwajowym i trzech typów się kłóci o serial. Jeden mówi, że jest zajebisty serial, drugi mówi, że jest marny, a trzeci mówi w ogóle, że jeszcze nie było czegoś takiego w Polsce. No i tyle. No.
No tak. Że ludzie tym żyli na ulicach centralnie. No. No ja seriale, które mi się w Polsce podobały, to na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć. Belfer mi się bardzo podobał, Watacha, Krew z krwi i właśnie Ślepnąc od świateł. No dopiero zaczynamy. Dopiero rozkręcacie się? To nie zwalniajcie tempa, bo jest dobrze. Czy Pazina jest też taka empatyczna jak ty w życiu prywatnym? No a jak czujesz? No myślę, że tak. No kurde. No. Byłaś tam trochę sobą? No jasne. Chociaż, no nie trochę wiem. Sobą, no. Tylko sobą? Nie, trochę sobą. Trochę sobą. Marta jest dużo bardziej wesoła niż Pazina. No, Pazina jest no. na maksa smutna, a Marta zdecydowanie lubi siebie i jest wesoła, więc... I tak nie trzyma dystansu, bo pamiętam jak na telekamerze... Ale empatyczna jest. Od razu. No lubię się śmiać, chichrać. A właśnie, spodziewaliście się takich nagród jak telekamera na przykład? Ja o tym w ogóle nie myślałam. Kolejny etap, którego w ogóle się nie spodziewałem, że będą jakieś nagrody, więc wiesz, dla mnie to było tak, że najpierw biorę udział właśnie w czymś dużym, potem wielkie wow, co z tego tak naprawdę wyszło, potem kolejne olbrzymie wow, jaki to sukces odniosło. No to i wiesz, ja nie myślę, tak, to jest największa nagroda. Ten odbiór społeczny, prawda? Tak. A czy jakieś nowe role? Dzięki temu się sypią? Szczególnie pytam tutaj na Truszczyka. Wiesz co, ja zagrałem w słowackim filmie, zagrałem więźnia Auschwitz, polskiego Żyda. To taka drugoplanowa rola. Ale zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne przeżycie i kolejne doświadczenie. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Czy widzicie wzrost rozpoznawalności i popularności waszej osoby? Tak. Tak? Zdecydowanie? Tak. A mówią do was Pazina? Mówią do mnie Pazina. A ciebie nie, nie przeszukują, jak jedziesz gdzieś? Wiesz co, nie, ale miałem też sytuację taką, że policjant chciał, pewien, który, z którym rozmawiałem, przyznał mi się, że chcieli w wydziale zrobić mi kawał, czyli złapać mnie gdzieś na mieście pod pozorem, że przeszukanie i że mi dał autografy, wiesz, ale stwierdzili, że jednak to nie za jest, grubo, że to jest za grubo. Grubo pomysł. No tak, no. Nadużycie trochę władzy wtedy. Już, tak, no. A to był pan, który po prostu przyszedł na jakieś spotkanie i chciał autograf czy tam zdjęcie. Powiedzcie mi, z czego jest kokaina na planie zrobiona? To jest kreda? Ja nie wciągałam. I czy to trzeba wciągać w ogóle? Ja nie wciągałam, tak, ale najczęściej trzeba. Się wciąga chyba tą tabakę białą. Nie. Myślę, że to nie jest jakaś tam tajemnica wielka, mogę powiedzieć. To jest glukoza farmaceutyczna. Aha. To jest najbardziej obojętny tak naprawdę dla organizmu, tak? Bo się szybko wchłania, możesz to wysmarkać. Natomiast słyszałem anegdotkę, że na planie Wilka z Wall Street wciągali witaminę C rozproszkowaną. I podobno jak nie można przedawkować witaminy C, to tak jeden z tych aktorów przedawkował i wylądował w szpitalu. Ale jak wciągniesz to czujesz coś? Nie, to zaraz wysmarkujesz. No co, spływać ci słodki smak. No dobrze, powiem wam, że niektórzy ja nie tak, wiem. Jak na przykład Czarek Pazura wziął tą kreskę różową, którą mu przywiozłeś, no to tak to zagrał autentycznie, że aż się zastanawiałem, czy tam rzeczywiście nie było czegoś dodanego. To jego musisz pytać, może miał swoją. A może, no tak, rzeczywiście. Nie, wiesz co, to on Czarek jest po prostu wyśmienitym aktorem i on wie jak takie rzeczy. Przecież nie musi być aktor, żeby zagrać pijanego, nie musi być pijany, no, prawda? No ja nie znam tego zawodu, ale no domyślam się, że tak jest. Ja dopiero poznaję, więc chociaż dlatego zawsze... Chociaż u niektórych reżyserów pewnie trzeba być. Bliżej, są tacy, tak. Reżyserzy, no. Jak się pracowało z takimi wybitnymi aktorami? No bo tam jest przecież i Janusz Habior, i Czarek Pazura. To ty pewnie miałaś okazję. Ja nie miałam scen, ale no tak. Z Habiorem grałam teraz w Teatrotece. Mieliśmy premierę niedawno. To reklamuj, jaka sztuka? A poza Teatroteka Falowiec, w reżyserii Jakuba Pączka. I Habior tam zagrał główną rolę, ja tam zagrałam 7 ról. O proszę. I no co, no, super się z Habiorem pracowało. A teraz ty. Jeszcze no, przecież był Więckiewicz, był... Habior to bodajże po Marcie osoba, z którą spędziłem więcej czasu najwięcej czasu na planie, w sensie z aktorów. I się bardzo dobrze pracowało, zakumplowaliśmy się, więc jak mieliśmy tam taką scenę, tą Udaria w piwnicy, no to tam też na mnie to wrażenie robiło, wiesz, bo jednak ja poznawałem dopiero...
aktorstwo, prawda? I takie rzeczy to były po prostu przekroczenia kolejnych barier, że musisz z kimś, kogo lubisz, zrobić powiedzmy jakąś rzecz, jak właśnie, że jakbyś dać nie lubił. Dać się po mordzie. Tak, dać się po mordzie. Albo tak wjechać jak, do albo tak jak, albo tak jak do paziny wjechać, szarpać, grozić, krzyczeć i tak dalej, nie? Wiesz, jak ja potem oglądałem serial i moment, kiedy Pazina jakby znajduje w sobie tą dumę i wyrzuca Kubę z mieszkania, to ja dostałem ciarek. Bo wiesz, Marta to zrobiła tak realistycznie, że potem jak oglądałem, że to jedna z moich ulubionych scen. W sensie, dziękuję. Wiesz, wyniesienie... Ja się trzęsłam cała po tym. Wyniesienie, tak. Po tych dubli było 10, może więcej. Ale... Chyba Pazina potem, taka chyba złamana, wiesz, umieć. gnębiona nagle odradza się, wiesz, jak Feniks z popiołów i wyrzuca Kubę, wiesz, i Kuba w tym momencie już jest, wiesz, złamany, no. A podobno ta scena to też była pierwsza ze scen, które mieliście razem zagrać, tak? Jeszcze na zdjęciach próbnych. Próbowaliśmy, to była ta, na tą scenę próbowałem pierwszego dnia mojego przesłuchania. Mhm. Jak przyszedłem, poznałem Martę, najpierw mieliśmy scenę jakąś tam pogawędkę przyjazną i potem przeszliśmy do tej sceny brutalnej. Więc dla mnie to też było pierwsze takie zderzenie z twistem emocji i z tym, że muszę udawać, że komuś robię krzywdę. No. Mówiłaś, to jest zawsze na granicy troszeczkę, bo to jest, wiesz, trzeba faktycznie złapać, faktycznie szarpnąć, ale tak, żeby nie zrobić krzywdy. Ja miałam śniaki. Ale sama dawałaś mu wskazówki, że macie złapać, ma być ostry. No, czasem się nie da, nie? Nie. Inaczej. Wiesz, to nie, kamera jest czuła i jeżeli udajesz, że szarpiesz, czy coś takiego, to za chwilę to wyjdzie. To ma być tak, że ty masz szarpnąć, ale w taki sposób, żeby to wyglądało, wiesz, w kamerze. No w Klanie na przykład widziałem, że herbatę lali niewidzialną. Widzieliście te sceny, czy nie? Nie oglądam. A, no ja też nie, ale widziałem, hit internetu był. Lana herbata bez herbaty. Tak, jest. Także, na YouTube. Tak, jest na YouTube, jest. Trzeba sprawdzić. Teraz to zobaczyłam. No, także, a właśnie, porównując na przykład taki serial do Tasiemca, który ma tam odcinków... Do telenoweli, dokładnie. Ile się kręci do Opery Mydlanej, dokładnie. Ile się kręci odcinek Opery Mydlanej, a ile się kręci Ślepnąc od świateł? Bo no, Ślepnąc od świateł to tak naprawdę 8-godzinny film bardziej niż serial. Albo po prostu już się zmienia pole semantyczne słowa serial w tym momencie, no bo tylko wchodzi do najwyższy poziom. To jest bardziej film, bo to jest ma początek i zakończenie, tylko że jest, wiesz, 8 godzin, więc musi być podzielone na te 8 części. Nie, tutaj akurat ta produkcja pod tym względem była super, bo chyba na jeden odcinek mieliśmy parę dni. 3-4, właśnie ile, jakoś 4? Tak wiesz co, nie, ja nie wiem, myślałem, nie wiem, nie wiem, wiesz, bo ja mogę ci powiedzieć, ile ja miałem dni zdjęciowych, bo to chyba nie jest tajemnica, ja miałem około 70 dni zdjęciowych, 70. Czyli było 80 pewnie, bo byłeś w każdym. 70, czyli całe to pewnie około 80, no to jest, no to jak mi ktoś wytłumaczył, że to jest... No to po 10 dni zdjęciowych. Można, tak. Tak, tylko że założenie było na początku, że robimy 6 odcinków. Aha. Potem, więc tak. A jest 8 generalnie. Potem produkcja zdecydowała, że 8. I chyba dobrze, plus jeszcze, nie? Plus jeszcze Dominikana, prawda? Tak. Czyli sceny zagraniczne. Tak. Ile trwały? Ja tam były 2 dni w sumie, chyba, tylko czy 3. Wiesz co, tam było trochę, 2 takie jakby pełne dni, ale takich dokrętek to było gdzieś po bokach jeszcze trochę, nie? A na Dominikanie ile spędziliście czasu? Bo ty chyba nie byłaś, niestety. Nie, miałaś obowiązki w Warszawie. Zostawili mnie. Ja nie, grałam wtedy w Berlinie. A. Bo zmieniła się data tego wyjazdu. Miał być najpierw w kwietniu. Potem się wszystko przesunęło i w maju dostałam telefon. Marta, lecimy za 2 tygodnie, możesz? A ja... Nie mogę. Mam spektakle, których nie mogę odwołać. I to jest właśnie... No to jest taki ból czasem, nie? To jest zawód aktora, prawda? Ale nie tak miało być. Ale miałaś w scenariuszu jakieś sceny na Dominikanie? Tak, miałam się pojawiać tam w tej wizji. Chyba tam aha, jak parę, siedzicie przy tym stoliku, parę tak? Ujęć miało być takich, że rzeczywiście jest tam... Że raz ta Paulina... Mhm.
raz ja. Raz ty, raz tak, kobieta coś bez twarzy. Tam więcej miałam być, ale tak miało być. Widocznie tak, tak najlepiej dla serialu miało być, że mnie tam miało nie być. Chociaż ja uważam, że troszkę szkoda. No, z tego, co będą Kamil jeszcze mówił, wyjazdowe, na pewno jakieś zdjęcia, wiesz. Z tego, co Kamil mówił, to 10 dni tam spędzili, a dwa tylko kręciliście. Także reszta to wakacje. No też nie do końca wakacje, bo były jakieś tam, mówię, dni, gdzie było troszkę kręcenia, nie takie pełne dni zdjęciowe, ale tak, no to był przyjemny wyjazd. A kiedy... Myślę, że... Mów. Ale może już nie mówmy o tym. Dobra. Tym, bo Marcie się szkoda. Ja już się pogodziłam z tym, już wypłakałam to. A kręcone to było zimą 2016 czy 17? Zaczęło się 2016. Końcówka 16. W listopadzie. Aha. I skończyło się w kwietniu, tak? Czyli skończyło się w kwietniu 2017, a serial wyszedł w listopadzie, październiku, coś takiego, tak? Dobrze 2018. I co, to tyle czasu zajmuje postprodukcja, czy jak to wygląda? Czy specjalnie taka była data wybrana? Wiesz co, musisz pytać już twórców. Mhm. Tutaj postprodukcja długo trwała, ale też była z tego, co wiem, wymagająca ze względu też na efekty specjalne. Na te animacje. Animacje, ale wiesz, to już jest strategia marketingowa kolejki. I tak dalej kiedyś. No wiadomo, że przecież nie wypuścisz serialu o świętach Bożego Narodzenia, powiedzmy w czerwcu, no, tak. Albo coś, więc są jakieś ramówki i jeżeli nie zdążyło wskoczyć w tą ramówkę, no to trzeba było przenieść. Mhm. No tak. Dostajecie podobno, albo Kamil dostaje na pewno, bo widziałem w jednym z wywiadów, mówiłeś, że fani z zagranicy nawet się odzywają, że oglądają ten serial, tak. Czyli wyszło to poza w ogóle, no, bo to, robi się globalne. To jest dostępne, w HBO Go w całej Europie, nie wiem czy już w Stanach jest dostępne. Ale jest wersja też z napisami? No tak, nawet z tego co wiem są i dubbingowane wersje. W kilkunastu krajach. Wyszło w kilkunastu krajach, tak, od razu, w kilkunastu krajach Europy i wiesz, pisali do mnie ludzie z Hiszpanii, tam z Francji, z Serbii, tak, Rumunia, Węgry, też, no. Skandynawia, nawet z Islandii jakąś wiadomość miałem. Ale to nie była Polonia, tylko... Nie, to nie była Polonia, okay. To byli ludzie, wiesz, po angielsku do mnie pisali, że super serial. Było wręcz parę porównań takich do Gomory, że to jest... To kilka było, no tak ze trzy czy cztery, więc zwróciłem na to uwagę, że ktoś pisał, że to jest ulubiony serial kryminalny obok Gomory. No i serial serialem, a ciebie do Craiga porównują chyba, czy nie? No chyba tak porównywali, ale ja z kolei podobieństwa nie widzę. Nie, ja widzę wizualne, a głos właśnie od Bradleya Coopera masz trochę, moim zdaniem. Taka hybryda. Jak to super, że mnie nie wiem. Do nikogo nie porównuje. Tak. Nie, ty jesteś inna w swoim rodzaju, ty jesteś wyjątkowa. Widzisz, no. Nie, ludzie lubią szukać takich właśnie porównań. Tak, no konkursy, wiesz, tak, to jest może też dlatego, że jakaś nowa nieopatrzona twarz czy coś. Tak, to dlatego. Ale i gdzieś tam sobie chcą ten, ale zobacz, Marta jest jedyna w swoim rodzaju i... Jedyna w swoim rodzaju, nie do podrobienia. Jedyna w swoim rodzaju, wszyscy, każdy jest wyjątkowy. Czy można być takim perfekcjonistą, jak ty w serialu? No jak się okazało, on nie jest do końca takim perfekcjonistą, bo w końcu mu się zaczyna wszystko rozpadać. Mhm. Ja jestem pod tym względem akurat chyba... jego przeciwieństwem, czyli staram się moje życie ogarniać jednak jakoś tam, wiesz, ale mam jakiś chaos, z którego wynika mój porządek. A on, mi się wydaje, Kubuś, miał porządeczek, z którego jednak wyniknął chaos. Więc to jest chyba takie... Dla mnie życie jest chaosem i trzeba go zaakceptować. Wszystko jest chaosem, kosmos jest chaosem, a gdzieś to wszystko funkcjonuje i bierze w równowagę, więc trzeba pokochać chyba ten... Trzeba brać życie takim, jakim chaos. Jest. Chaos. Ale u ciebie w życiu bardziej chaos, czy bardziej jesteś taką perfekcjonistką, czy coś po środku? Po środku. Po środku. Różnie to bywa. Różnie to bywa. Mam stany totalnej równowagi, doliny, góry, no jak człowiek. W zawodzie aktora chyba to jest szczególnie ciężkie, prawda? No bo czeka się na ten telefon, są dołki, potem jest wzlot, cały czas sinusoida. Chyba w każdym zawodzie. Ale ten aktorski jest chyba tak szczególnie na to narażony. Generalnie artystyczne zawody, prawda? No jest, nie jest łatwo.
utrzymać się na powierzchni. Czy byliście kiedyś na takiej imprezie jak domówka u Mariusza? Oczywiście. Ale możecie powiedzieć pomidor, jak nie chcecie mówić. Ale co znaczy u Mariusza, że co się tam takiego wydarzyło? Tańczyli? No tak, jakby, na bogato. Tam, na bogato, jakby. Na bogato. Tam ktoś kogoś przyłapał w toalecie. No, tak. To normalna impreza. Normalna impreza. Ja też lubię tak imprezować, także spoko, jest okej. Okay. Wesela takie są przecież. No tak. Pomidor? Ja, wiesz co, ja by mniej ostatnio imprezuję, znaczy nie, teraz z kolei więcej. Ja przez to, że mam dwójkę dzieci, przestałem imprezować. Teraz jakby ze względów, że to narobiło tyle szumu, jakieś odbiory nagród czy tak dalej, no to się zdarzają, wiesz, bankiety. No ale to nie są takie imprezy jak u Czarka. Jak u Mariusza, jak u Czarka. Najlepsze są domówki jednak. No tak. Czy sceny łóżkowe z Pauliną sprawiły ci kłopot? Albo bałeś się tego? To oczywiście, że tak, bo to wiesz, to... I tam to one były tak, ostre. Zrzucić z siebie ubranie przed kamerą, to już jest... To dla mnie było na początku, wiesz, trudne. A tutaj trzeba było jeszcze przełamać jakąś barierę i zrobić coś, udawać coś, czego się nie robi. I zrobić to tak, żeby to wyglądało, jakby to, jak to jest naprawdę. Więc sprawiło mi to trochę kłopotu, ale to jest taki moment, że jak przejdziesz już tą pewną barierę, jak już zrzucisz z siebie, nie wiem, wstyd, no to już jakoś idzie. To najgorsze jest do tego momentu. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy masz też podobne. To jest takie coś, wiesz, że to jest. Trzeba przejść pewną granicę i jakby to mówisz. Oczywiście wszystko jest zawsze w pewnych granicach. Ekipa jest okrojona, prawda? Są zapewnione intymne warunki. Intymne warunki, maksymalne komfortowe warunki. No ale jednak wiesz, jest świadomość tego, że zobaczą to inni ludzie, że to wiesz, że zobaczy to. Zobaczą to miliony ludzi i jest jakaś blokada. Jeżeli się tą blokadę zrzuci, można pracować. Ile osób wtedy jest na planie podczas takiej sceny? To najpotrzebniejsze osoby. Aha. Te, które są bezwzględnie potrzebne do kręcenia tej sceny. No tak, czyli mówisz, że najtrudniej ten pierwszy krok zrobić, a potem już idzie. Tak. Ale to sama scena też, wiesz, męcząca, wyczerpująca też emocjonalnie. I wiesz, to nie jest tak fajnie, łatwo, jak się wydaje na ekranie, bo na ekranie wiesz, to wszystko, wiesz... Po pierwsze, w scenariuszu też to nie był łatwy powrót. Tak. Ta historia była ciężka dla ciebie, dla niej, więc to już była pierwsza taka ciężka rzecz, nie? Bo to tam trochę wbrew sobie poszedłeś do niej, prawda? Bo jakbyś miał z Paziną pewnie taką... To zupełnie inaczej. To było zupełnie inaczej, ale to tak naprawdę wpływa bardzo na aktora. W jakich okolicznościach to się dzieje, nie? I z jaką osobą, prawda? Z jaką osobą, w jakich okolicznościach, czy to jest okej, czy to nie jest okej. No, to była trudna scena. Ale jak czytałam ją, pamiętam, w samolocie, gdzieś tam leciałam, już nie pamiętam, jakiś spektakl gdzieś, to takie na mnie wrażenie zrobiła, że zapomniałam jakieś rzeczy z samolotu i musiałam potem wracać do tego samolotu, bo to jedyna czeka się, nie? I miałam taką... Szkoda, że to nie Pazina jednak, kurde. No tam ostro opisana ta scena. No na tam ekranie też ostro no, zrobiona. Ostro, ale też tak powiem fajnie ci, ze smakiem. Powiem ci, że tak, ze smakiem, że też zostało to trochę, może źle powiem, że złagodzone, tylko jakby bardziej ze smakiem. Mniej zrobione brutalnie niż w książce chyba. No pamiętajmy... Mniej porno. No tak. Serial ma trafić do mass media, tak? No to też nie może być przecież hard porno. Powiedz mi, Marta, czy ty lubisz określenie aktorka serialowa? Bo chyba po tym, co zrobiliście w tym momencie, no to określenie aktor serialowy to jest jakiegoś rodzaju nobilitacja. Nie wiem. Ja, nie, dla mnie, a czujesz się bardziej... Trochę właśnie... głupie to jest tam aktorka serialowa, filmowa. Można było napisać teatralno, filmowo, serialowa, reklamowa. Czyli aktor to aktor i już. Ja się czuję, jestem artystką. Działam na różnych polach i... I tyle. No i tym miłym akcentem w takim razie chciałbym wam podziękować za to, co tutaj mi opowiedzieliście. Oklepane bardzo pytania, czy nie? Nie, bardzo przyjemna rozmowa i dużo nowego. Dużo nowego chyba, żeśmy powiedzieli. No to się cieszę, właśnie to chciałem
uczynić, jak usłyszałem, że dużo oklepanych pytań było. Jest. To musiałem szybko przekonwertować w głowie wszystko. Było spoko. Powiedz mi jeszcze, która kanapa wygodniejsza, u mnie czy u Kuby? Bo szybko się wyrobiłeś, jeszcze chwilę temu byłeś na TVN, nie? Ale możesz takie rzeczy mówić? Wiesz co, nie wiem, nie chcę tutaj faworyzować, a nie, to tam ci też wygodnie się działo, wiesz? Ale tutaj, wiesz co, tam miałem też bardzo przyjemne damskie towarzystwo. Moja koleżanka z grupy. Tak, Roma, ale powiem ci, że z Martą pierwszy raz na wizji udzielam wywiadu i to dla mnie super. No, że to cieszę się, że mogłem być ojcem chrzestnym. Poza tym dawno żeśmy się nie widzieli, no więc tak. Właśnie musimy iść na to miasto. No. Milionów monet dopiszmy, widzicie. Miliony monet i miliony wyświetleń.